mecz do przerwy bardzo wyrównany, tutaj z przewagą oczywiście Piasta, bo ma dosyć dużo możliwości strzelenia czy kreowania gry poprzez stały fragment i tutaj myślę, że ten fragment musi być poprawiony, żeby był bardziej wykorzystany. A tak bardzo wyrównany mecz, tutaj widać, że to są dwie drużyny o tym samym poziomie gry, bardzo blisko siebie w tabeli, bo chyba Piast jest teraz dzisiaj czwarty, Bogdanka chyba na piątym, z tego co się nie mylę, i to bardzo zbliżony poziom jest tutaj. No i myślę, że jak w drugiej połowie Piast poprawi tą grę przy stałym fragmencie, bo z tego wynika najwięcej pożytku, to możemy być świadkami tutaj jakiejś ciekawej bramki. Ale trzeba uważać na kontratak tego właśnie zawodnika z numerem 9. Bardzo szybki, technicznie dobrze zaawansowany. Jeżeli tutaj para stoperów, to w jakiś sposób skontroluje, to będzie dobrze. No właśnie, to trzeba właśnie też wziąć pod uwagę, że Piast mimo wszystko zajmuje bardzo, bardzo wysokie miejsce w tabeli, nie grając praktycznie na własnym boisku. To jest bardzo trudne. I myślę, większego dopingu swoich kibiców, takiego prawdziwego dopingu, bo ten kibic zawsze w jakiś sposób mobilizuje swoich piłkarzy. Wiadomo, że Piast ma ambicje ekstraklasowe, chce awansować i ten prawdziwy doping jest bardzo im potrzebny teraz. Przy tym, jak będą grali na własnym stadionie, w domu, na własnych murach będą mieli dobry, pozytywny doping swoich kibiców, to myślę, że są w stanie zrealizować ten cel. Prawdopodobnie 5 listopada zagramy już na nowym stadionie, czy wybierasz się nowy obiekt w Gliwicach, czy może nie 5, ale czy kiedykolwiek chcesz go w najbliższym czasie odwiedzić? No mam nadzieję, i na pewno przyjadę zobaczyć Piasta na nowym stadionie. Niestety na otwarcie nie będę, bo jestem akurat wtedy w RPA, ale myślę, że w następnym meczu, który Piast gdzieś będzie grał u siebie, to pewnie się wybiorę. Chciałbym zobaczyć ten stadion. Słyszałem, że jest bardzo fajny, bardzo kameralny, ale bardzo ładny i trzeba się cieszyć, że taki stadion powstaje w Gliwicach. Muszę przyznać, że taka bramka się zdarza po prostu raz na 100 tysięcy, a może nawet raz na milion. Ale dzisiaj po prostu ładnie skoczyła, uderzyłem, padła i dzięki Bogu. Także naszym takim głównym założeniem było to, aby dzisiaj w tym meczu zagrać przede wszystkim z kontrataku. I muszę przyznać, że wychodziło nam to do 70 minuty znakomicie, tak? No cóż, troszeczkę sędzia moim zdaniem się źle zachował, bo nie było rzutu karnego. To tylko dało wiatru w żagle, tak? Drużynie gospodarzy. No i niestety skończyło się to dla nas podziałem punktów. Dla mnie to jest, no nie wiem jak to określić, ale według mnie karnego nie było, nie wiem, popularny karny z kapelusza, który gdzieś tam daje wiatr żagry Piastowi i później w zamieszaniu druga bramka, to już jest takie spiłka i potem Piast troszeczkę przycisnął, poczuł, że może coś więcej zrobić i niestety remis, no dla nas niestety, chociaż i tak ten punkt jeden, wiadomo, na ciężkim terenie jest ważny. No mieliśmy jeszcze dwie sytuacje, miał Nilo i miał Welko, także no jeszcze mimo tego, że sędzia podarował jedną bramkę Piastowi, mogliśmy ten mecz na swoją korzyść rozstrzygnąć. Nie udało się, za tydzień będziemy musieli odrobić punkty u siebie z Tanecją. Okej, dzięki. Tak, no na tej prawej pomocy jak grałem od początku, tam nie dochodzę do tych sytuacji i tak sporo za mniej, ale dzisiaj zaczęłem na zawieszonym tym napastniku i było lepiej, grało się mi lepiej. No i strzeliłem dzisiaj bramki, dziękuję. Pana to pomogło? Pomogło, no jak jeden, tak drugi jest, bardzo wysyczony piłkarz i to było widać. Przyszło ożywienie i myślę, że Kendi strzelił jedną i dlatego nie przegraliśmy dzisiaj. Tak, myślę, że końcówka musiała się kibicom patrzeć, bo było takie, że jak jedna drużyna mogła wygrać, to druga drużyna mogła wygrać.